przejdę może do takiej najdotkliwszej śmierci Boga na gruncie, w ramach religii, czy też instytucji religijnych, kościelnych. Proszę moją wypowiedź potraktować jako taką małą prowokację. Zacznę może od pytania, czy zauważyliście Państwo, że Jezus mówi o sobie, że nie jest Bogiem, ale że jest Synem Boga? Czy Jezus wstąpił w kulturę, to znaczy wyrzekł się boskości. Stał się człowiekiem. I teraz moje koany dla Państwa. Czy w kulturze można być Bogiem wcielonym? Na czym polega wcielenie? Czy Bóg w kulturze jest w ogóle możliwy? To moje koany. Więc ja uważam, że kultura oznacza śmierć Boga. Że zwłaszcza ta wypustka kultury, jaką jest religia, instytucja kościelna, oznacza właśnie śmierć Boga. Moja teza brzmi dokładnie, ludzie alienują Boga w kulturze. Ten kryzys religii pojawia się w jej ramach wtedy, kiedy w ramach religii nie ma zdolności doświadczenia Boga. I ja osobiście uważam, że ten kryzys w naszej kulturze artykułuje się jakby na trzech polach. Znaczy, po pierwsze, z religii znika duchowość, czy też aktywność duchowa, ponieważ jej miejsce zostało wypchnięte przez etykę, a ściślej mówiąc bioetykę. Krytyka związków partnerskich, aborcji, użycia prezerwatyw, zapłodnienia drogą in vitro, pretensje do ludzi bogatych o to, że są bogaci, to jest dzisiaj w Kościele duchowość. Tak? Ten dyskurs jest bezproduktywny duchowo. To nie jest dobra nowina, to nie jest pascha. Tak? Zwłaszcza, że oczywiście nikt niczego nie osiągnie presją, napomnieniami współcześnie, straszeniem piekłem, niczego się tym nie osiągnie, to jest absolutnie ślepa uliczka, tak? Apodyktyczność to nie poprowadzi nas do żadnej duchowości. Po drugie, wydaje mi się, to może nawet jest bardziej kontrowersyjne, że prowadzi się jakąś taką dziwną intelektualną grę. To znaczy, że na przykład teksty źródłowe zostały całkowicie zastąpione przez jakieś inne teksty. Że przecięta na przykład osoba, nie wiem, w tradycji katolickiej wychowana, ona w ogóle nie zna źródeł. Tak? One są zastępowane jakimiś katechizmami, jakimiś encyklikami. Dla mnie tego typu książki, jak katechizmy czy encykliki, to nie jest nic innego, jak to, co Gombrowicz nazywa w Kosmosie, w takiej świetnej książce, jak włożenie palca w usta martwego Ludwika. To jest po prostu kreacja, to jest sztuczna gra. Dlaczego się tą grę uprawia? Ponieważ coś trzeba robić. Instytucja musi się przejawić, prawda? To tak jak politycy, oni są, muszą coś robić, no bo przecież się ich rozlicza. Muszą coś robić, bo przecież trzeba coś robić. No to się robi coś, co jest w gruncie rzeczy sztuczne. Tak jak u Derridy. Tak? Zaczynamy się w coś bawić, z czego nic nie wynika. Znaczy na pewno nie duchowość. Powiedziałabym tak. Bóg nie ma sklerozy. Wszystko jest napisane. Problem polega na tym, że Kościół sam zamknął się w kulturze i operuje tutaj. W kulturze rozum zawsze zwycięży, religia zawsze przegra. Na polu rozumu Kościół nie ma szans. Po trzecie, wydaje mi się, że jest kwestia samej instytucji. Tak? Że oczywiście ja rozumiem moc instytucji, ona organizuje życie społeczne, to jest praca nad sposobami wyrażania się, uporządkowanie, jakaś, nie wiem, tradycja, ale to wszystko jest jednocześnie formą zniewolenia. No, coś wypada, coś nie wypada, czegoś wolno powiedzieć, czegoś nie wolno powiedzieć. Ja nie mogę powiedzieć, że Bóg umarł, ja nie mogę powiedzieć, że Chrystusa nie można zabić, bo to nie wypada, bo to jest taka szacowna instytucja, prawda? Która musi się przyjawić. Można powiedzieć, że to jest taki system rytuałów i presji. I teraz uważam, że brak doświadczenia, znaczy, że mamy taki z takim dojmującym brakiem doświadczenia duchowego w ramach instytucji, które zostało właśnie wyrugowane i zamienione w działalność zastępczą. Teologiczną, polityczną, medialną, intelektualną, etyczną. W miejsce duchowości pojawiła się aktywność religijna i antyreligijna. Te dyskursy się właściwie uzupełniają. Jedni afirmują, drudzy krytykują. No i tak się właśnie bawią w coś takiego, prawda? No z moim zdaniem duchowość się rozgrywa zupełnie gdzie indziej. No nie jest z tym nic wspólnego. Tam, gdzie w wysiłku indywidualnym człowiek przekracza sam siebie. Duchowość to nie jest system nakazów, zakazów, przywilejów, to nie jest presja etyczna i tak dalej.